Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Dzisiaj gościmy w Mazurskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w skrócie MOP. Ze mną jest Radek Wiśniewski. Dzień dobry. Witam. Ratownik. Chcielibyśmy nagrać, porozmawiać. Powiedz, czym wy się zajmujecie tutaj na wodzie? No jak sama nazwa wskazuje, zajmują się ratownictwem na wodzie. Ratownictwem na wodzie. Działacie na terenie całych Mazur? Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działamy jako stowarzyszenie działamy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czyli od samego początku do samego końca, od miejscowości Pisz po Ruciane aż po Węgorzewo, czyli od dołu do góry. Czyli praktycznie Mazury są naszej jurysdykcji. No tutaj jak widać sprzętem całkiem fajnym dysponujecie, jeszcze nie cały tu jest na wodzie. To jest ciekawostka taka, że tutaj mamy za sobą normalną karetkę, taką pogotowia ratunkowego, tak? Sprzęt i wyposażenie karetki czy ambulansu wodnego jest takie same jak na kołach, tylko my pracujemy na wodzie, czyli skład osobowy, czy też sprzęt, który służy do ratownictwa medycznego, do ratowania życia i zdrowia, jest identyczny jak karetce kołowej, tylko że tutaj jest przełożony na wodę i to jest karetka woda. Mhm. A powiedz mi taką rzecz, bo generalnie tutaj ma to być materiał edukacyjny i chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, jakie są nasze żeglarze, motorowodniaków, bo jestem zarówno żeglarzem i motorowodniakiem, najczęstsze grzechy. Z czym Wam sprawiamy problem? W sensie takim, do czego jeździcie najczęściej? Przede wszystkim, jak już mówisz, że jesteś żeglarzem i motorowodniakiem, to pozwolę sobie bardziej na ty przejść. Tak, będzie prościej. Słuchajcie, przede wszystkim lokalizacja. Rzadko wiecie, gdzie się znajdujecie. Już nawet nie mówię o porcie czy o miejscu, ale do wypadków najczęściej dochodzi na jeziorze. Gdzie Pan jest? Na wodzie? Mamy takie sytuacje, że mamy zgłoszenie, próbujemy zebrać wywiad, tylko jest wielki problem, a gdzie Pan jest? Na Mazurach. Mazury to jest jest to około 170 km w linii prostej. To trochę dużo, żebyśmy w przeciągu paru minut, gdzie to jest narażone życie lub zdrowie, od razu się znaleźli. Także przede wszystkim lokalizacja. Miejcie świadomość, w jakim porcie się znajdujecie, na jakim jeziorze, no i chociaż fajnie, na jakiej łódce. Tak już prozaicznie, troszeczkę dla rozbawienia atmosfery, mieliśmy takie zgłoszenie. Na wejściu do portu była wielka, duża tablica, napisane mooringi. Mhm. No i niestety to w tym porcie, nie będę zdradzał nazwy portu, doszło do wypadku, była potrzebna pomoc. Dyspozytor zbiera lokalizację. Gdzie się znajdujecie? W mooringach. Pracujemy ponad 20 lat, szybka zagłoska w głowie, mooringi, port, gdzie ten jest port o nazwie mooringi? Mówimy, bo to się pytamy, a na jakim jeziorze? Dochodzi do lokalizacji jeziora i tam mówi, to jest port czy tablica stała? Nie, no tablica, mooringi, myśleliśmy, że jesteśmy w mooringach. Czyli generalnie, żeby przekazać, jeżeli dzwonimy na 112, bo Wy obsługujecie też ten numer 601-100-100, tak? My obsługujemy tak naprawdę dwa numery, 601-100-100 i 984. A, ten 984. 984. Przede wszystkim, tak naprawdę dla dyspozytora, jeżeli chodzi o wodę, to tylko nie tylko na wodę. W pierwszej chwili rozmowy są potrzebne trzy informacje. Co, gdzie i ile osób jest poszkodowanych. Co, po to, żeby wiedzieć, jakie siły i środki uruchomić. Gdzie, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy dopłynąć, dojechać lub też dojść. No i ważna sprawa, ile tych osób jest poszkodowanych. Bo jeżeli to będzie zdarzenie dla 3-4 osób, no to jedna karetka będzie za mało. Wtedy trzeba zadysponować większe siły i środki do zrealizowania tego zlecenia. Więc trzy krótkie informacje. Co, gdzie i ile. Jasne. I to gdzie? To nazwa jeziora, ewentualnie... Czyli lokalizacja. Lokalizacja. Co się stało? To rodzaj wypadku. Czy to doszło do zderzenia, czy ktoś upadł, czy ktoś wypadł, czy ktoś jest pod wodą, czy jest to akcja medyczna. Żebyśmy wiedzieli też, jaki zespół ratunkowy wysłać do danego wypadku, rodzaju wypadku. No i ile, to wiadomo. Ile osób już jest poszkodowanych. A powiedz mi, do czego najczęściej jeździcie? Ja wiem, że to tak trudno takie pytanie, ale po prostu, żeby chciałbym wiedzieć, jakie no, te grzechy. Już wiemy, że nie umiemy się zlokalizować i tu będziemy pracować nad tym usilnie. Przestrzał czynności medycznych, czynności ratunkowych mamy zarejestrowanych od złamanego paznokcia, po częściowo zwęglone ciała. Do tej pory, i mam nadzieję, bynajmniej nie na moim dyżurze, jeszcze żadna z pięknych pań nie odważyła się rodzić. Aha, jeszcze się nie odważyła, a resztę wszystkie czynności, że tak powiem, no niestety, niestety mamy już zarejestrowane. Czyli można powiedzieć tak wszystko. Samo jak na lądzie, wszystko. Dokładnie tak. Słuchajcie, no do wypadku dochodzi też w domu. No tak. Dochodzi na ulicy, dochodzi gdziekolwiek. No na wodzie też. I to niestety bardzo często. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz mi, czego Wam życzyć? Spokojnego sezonu?
Może nie, może tak niespokojnego, może ja bym to nazwał inaczej. Zdyscyplinowanych użytkowników wody. Dobrze, będziemy, przynajmniej ja obiecuję być bardzo zdyscyplinowany. Jasne, i taka prośba, ja też to zawsze i wszędzie powtarzam, jak jest jakakolwiek możliwość. Słuchajcie, ruszając na jakąkolwiek przygodę, wakacje, wycieczkę, pakujecie ze sobą tysiące mało istotnych i potrzebnych rzeczy. Nie pakujecie jednego. I zapytam się teraz ciebie, jako żeglarza motorowodniaka, czego zapominacie pakować? No i teraz powinienem się zarumienić, bo potrzebuję naprowadzenia, bo faktycznie dużo rzeczy ze sobą najdłużej. Rozsądku i rozumu. Zawstydziłeś mnie, ale o to chodziło, tak? No przede wszystkim na wodzie rozsądek. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Życzę rozsądnych samych żeglarzy i motorowodniaków i rozsądnych użytkowników na wodzie. Bardzo ci dziękuję. Podsumowując rozmowę, mam nadzieję do zobaczenia w takich okolicznościach jak teraz, a nie w wodzie czy tak, w wodzie. Służbowo nie chciałbym się z tobą spotykać. Jasne. Dziękuję i też do zobaczenia na wodzie. Pozdrawiam.